Państwo, witam przed zespołem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 imienia Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim. Oddaję głos panu prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu. Szanowni Państwo, kiedy 5 lat temu sformułowaliśmy naszą strategię rozwoju, to położyliśmy w niej ogromny nacisk na reindustrializację. Takie niełatwe słówko, ale ponowne uprzemysłowienie Polski, polskiej gospodarki. Było wtedy sporo osób, które kwestionowały taką strategię. Twierdzono, że przecież współczesny trend to usługi, a wszystkie prostsze funkcje przemysłowe mogą być wykonane po outsourcingu, czyli gdzieś w krajach Dalekiego Wschodu. I udowodniliśmy poprzez naszą strategię, poprzez przyciąganie nowych inwestycji, nowych inwestorów, że nasza strategia ponownego uprzemysłowienia Polski, reindustrializacji 3.0 albo 4.0 w ramach rewolucji technicznej, której świat teraz podlega, przez którą świat przechodzi, ma ogromny sens. O czym to widać? Widać to przede wszystkim po rosnącej liczbie miejsc pracy. Nigdy w historii Polski nie było tyle osób, które miały pracę, co teraz. To jest wyraźny dowód na to, że nasza strategia działa. Ale zdaliśmy sobie od samego początku sprawę z tego, że ponowne uprzemysłowienie w ramach nasyconych technologią nowych przemysłów, nowych sektorów, nowych branż musi być odpowiednio skorelowane z procesem kształcenia. Bo właśnie w procesie kształcenia młody człowiek odnajduje bardzo często swoje powołanie, swoją pasję, swoją miłość do jakichś technicznych lub innych elementów całego procesu gospodarczego w różnych przedsiębiorstwach. I dlatego od samego początku postawiliśmy na inwestycje w edukację i to jest też sercem Polskiego Ładu. Inwestycje takie jak ta, tutaj w Tomaszowie Mazowieckim, która w wysokości ponad 20 milionów złotych ma w wielu aspektach służyć młodym ludziom. Co to znaczy w wielu aspektach? Po pierwsze, na najnowocześniejszym sprzęcie, w pewnym cyklu kształcenia zawodowego i technicznego, które kiedyś dawno wydawało się przeżytkiem, a dziś wiemy, że stanowi po prostu podstawę wykształcenia, no właśnie technicznego, do kolejnego kroku w ramach super nowoczesnych branż, sektorów, przedsiębiorstw, których oby w Polsce było jak najwięcej. Pani dyrektor, która jest tutaj z nami, znakomicie przedstawiła mi pewne możliwości, nowe inwestycje, łącznie z programowaniem komputerowym tych maszyn, urządzeń, które później dokonują odpowiednich procesów technicznych. I ten pewien grzech III Rzeczpospolitej, jakim było odłożenie do lamusa kształcenia zawodowego, kształcenia technicznego, staramy się w przyspieszonym tempie tutaj nadrobić, skompensować. Bo właśnie wiemy doskonale, że Polska potrzebuje dobrych, mądrych, wykształconych technicznie ludzi, którzy wiedzą, że tą myśl, a mamy w Polsce duże zdolności do takiego właśnie łączenia myśli technicznej, do prototypowania i później adaptowania rozwiązań technicznych w procesach produkcyjnych, w procesach gospodarczych. I mamy tą młodzież, która chce się kształcić, nie chce stąd wyjeżdżać na zmywak do Londynu, gdzie indziej. Jest takich ludzi coraz więcej, ba, coraz więcej ludzi wraca z tego mitycznego miejsca gdzieś za granicą, gdzie szukano ziemi obiecanej, wraca tutaj do Polski. I to nie są tysiące ludzi. To już jest ponad 100 tysięcy ludzi, dla których w Polskim Ładzie mamy nowe rozwiązania, żeby wszystkich rodaków, którzy kiedyś musieli pozostać w tragicznych okolicznościach historycznych za naszą wschodnią granicą, a także tych, którzy w ostatnich falach emigracyjnych wyjechali na zachód, żeby ich wszystkich przywitać tutaj z powrotem. A żeby tak było, musimy mieć
miejsca pracy, jeszcze raz miejsca pracy. Dlatego Polski Ład jest właśnie wielkim programem tworzenia setek tysięcy, ponad 500 tysięcy nowych miejsc pracy. Takie jest założenie Polskiego Ładu. Miejsc pracy nasyconych polską myślą techniczną, miejsc pracy służących Polakom, którzy się tam, młodym Polakom, którzy się odnajdują swoją drogę zawodowego, swoją drogę zawodową, swoją ścieżkę i spełniają się tutaj w Polsce. To jest nasze podstawowe, absolutnie fundamentalne założenie. Dlatego w Polskim Ładzie, który jest kontynuacją planu odpowiedzialnego rozwoju w sensie nadbudowy gospodarczej, będziemy przekazywać ogromne strumienie środków. Tak jak tutaj, do Tomaszowa Mazowieckiego, do setek innych polskich miast i powiatów na kształcenie zawodowe, kształcenie techniczne, które ma być jak najlepiej zrównoleglone, jak najlepiej dostosowane do potrzeb lokalnych przedsiębiorców, lokalnych branż. Różnych branż. Takich, które tutaj działają w województwie łódzkim, ale także są miejsca w Polsce, które się specjalizują w meblarstwie, chociażby Polska stała się potęgą meblarską. Czy także łódzkie, jesteśmy potęgą w eksporcie i w produkcji sprzętu AGD. I to jest właśnie rdzeń Polskiego Ładu. Nowe miejsca pracy. Oby jak najlepiej płatne miejsca pracy, ale one będą jak najlepiej płatne, zwłaszcza wtedy, kiedy dostosowanie techniczne pracownika będzie jak najlepsze do rynku. I tak się właśnie dzieje. Chciałem też z tego miejsca gorąco podziękować wszystkim, którzy tutaj w Tomaszowie Mazowieckim się przyczynili do tego dzieła. W pierwszej kolejności panu marszałkowi seniorowi Antoniemu Macierewiczowi i pani poseł Mielczanowskiej, którzy są tutaj dzisiaj z nami, wszystkim posłom ziemi łódzkiej, ziemi piotrkowskiej, którzy zabiegali o to centrum, a także wiele innych inwestycji w obszarze kształcenia zawodowego. A także chciałem podziękować pani minister Marzenie Machałek, która pod kierunkiem pana ministra Przemysława Czarnka rekonstruuje, tworzy całe nasze szkolnictwo branżowe w wielu miejscach od podstaw. Takie, które jest dopasowane jak najlepiej do potrzeb rynku, potrzeb branż poszczególnych, które się rozwijają w różnych regionach Polski. I w ramach Polskiego Ładu tam przeznaczamy dodatkowe miliardy złotych właśnie na tego typu innowacyjne inwestycje. Inwestycje, które mają z jednej strony służyć młodym ludziom, bo kształcenie może być piękne, ciekawe, dobre, mądre i takie musi być. A z drugiej strony służyć polskiemu społeczeństwu poprzez rozwój polskiej gospodarki. Oby jak najszybszy, oby taki, w którym tworzymy nie tylko setki tysięcy miejsc pracy, ale i nawet kolejne miliony miejsc pracy w następnych dekadach. Myślę, że to jest możliwe. Udowodniliśmy, co jest możliwe w ostatnich kilku latach. Jestem pełen dobrej myśli, że teraz po pandemii COVID-19 przy zaangażowaniu wielkich środków budżetowych, budżetu państwa polskiego i ze wsparciem środków unijnych, ten rozwój gospodarczy będzie jeszcze lepiej widoczny, a tutaj dbamy o to poprzez takie centrum kształcenia zawodowego jak to, aby on był jak najlepiej dopasowany do potrzeb rynku. Dziękuję. Dziękuję panie premierze. Dziękuję państwu za przybycie.